Patronem odcinka jest wydawnictwo Muduko. Razem z nim mam wam do zaproponowania dziś matę do gry Stwory Zobory, która zdecydowanie sprawia, że rozgrywka staje się przyjemniejsza. A jeśli już jesteśmy przy samej grze, chciałbym zapowiedzieć wam kolejny dodatek, który rozbuduje rozgrywkę o kolejne karty, co pozwoli bawić się jeszcze lepiej. Już 15 maja Bestiarium Pauperum pojawi się w ofercie wydawnictwa, a spotkać tam będzie można takie karty jak Noc Kupały czy Topielnik. Zapraszam was do odwiedzenia strony wydawnictwa Muduko, do której link zostawiam w opisie odcinka. A teraz pora zaczynać. Sława. Ciemność wywołuje w nas niepokój. Obawiamy się tego, co może skrywać się w mroku, a czego nie dostrzega ludzkie oko. Choć dziś w większości przypadków nie wierzymy w istnienie złych potworów czy demonów, lęk w nas pozostał. Czy to za sprawą horrorów, opowieści, czy być może siedzi to już w naszej krwi? Że wiemy, że obawiać się powinniśmy, lecz nie zdajemy sobie sprawy czego. Bywa tak, że jakiś dzień przybiera niepokojący kształt. Wydaje nam się, że coś widzieliśmy. No właśnie, wydaje nam się. Ale czy aby na pewno? Nasi przodkowie już setki lat temu wierzyli w istnienie czegoś, co niekoniecznie chce dla nas dobrze. Czegoś, co bawi się naszymi lękami. Czegoś, co chce nas dopaść. Opcji było multum. Zarówno tych, z których rok mieliśmy zakończyć żywot, jak i tych, w jaki sposób to się miało stać. Bo przecież nie raz już wam opowiadałem o demonach. Nie raz słuchaliście, w jaki sposób ofiary swe wykańczali. Nie raz słuchaliście, jak przed nimi się bronić. Jednak jest to temat rzeka. Można godzinami wymieniać, kto lub co i w jaki sposób chce nas dopaść. Nie masz dość strachu? Jeśli nie, to zapraszam na kolejną dawkę grozy, jaką zafundowali nam nasi przodkowie Słowianie. A tymczasem cześć. Ja nazywam się Artur i chciałbym ci przedstawić choć ułamek wiedzy, o której nie posłuchasz w szkole. O wampirach już wam kiedyś wspominałem. Zdaje się, że w odcinku 15. Jednak były istoty, które jednocześnie bardzo do nich podobne były, a jednocześnie tak różne. A teraz powiedz mi, czy słyszałeś kiedyś o strzydze? Jeśli interesujesz się twórczością Sapkowskiego, czy grami CD Projekt Red, zapewne coś tam słyszałeś. Ale o strzygoniu już zapewne nie. Mało się dziś mówi o męskim odpowiedniku demona. A podkreślić należy, że o ile w innych mitologiach podobieństwo do strzygi można było dostrzec, tak o strzygoniu prawi tylko nasza słowiańska mitologia. Ale zacznijmy od początku. Skąd nazwa strzyga? Dziś raczej zgodnie przyjmuje się, że pomimo tego, że to właśnie my rozsławiliśmy wampiry na cały świat, to sama strzyga w jakimś stopniu została zapożyczona od Greków czy Rzymian. U nich potwór o podobnym usposobieniu zwał się Strix. Imię to opisywało tak samo sowę, jak i złośliwego demona żeńskiego o ptasich cechach wyglądu, żywiącego się ludzką krwią. Czasem też imię Strix przypisywano czarownicy o ptasich cechach. Mając już wiedzę o tym, skąd pochodzi imię demona, myślę, że warto przejść do tego momentu opowieści, w którym opowiem wam, jak ów potwór wyglądał. Choć gry czy książki próbowały nam go pokazać czy opisać, trzeba przyznać, że ten obraz niewiele ma wspólnego z tym, w co wierzyli nasi przodkowie. A jak wyglądała naprawdę? Śpieszę tłumaczyć. Gadało się po wsiach, że bardziej niż do człowieka, to do ptaka podobna jakiego. Kły ostrzejsze niż noże kute przez najlepszego kowala. Zamiast ptasich pazurów, szpony ma ogromne, by ofiary nimi chwytać. A pióra miast włosów na głowie nosi diabeł sam. A zwinna niczym kot, szybko i bez litości człeka jakiego złapać potrafi i nim się obejrzał, już było po wszystkim. A jeśli potrzeba naszła taka, z góry atakowała. To znaczy z lotu ptaka, pikowała tak błyskawicznie, że ludzkie oko szans nie miało uchronić się przed tym. A gdy już pechowca takiego miała w swych sidłach, wtedy to uczta nie lada się zaczynała.
najbardziej strzyga czy też strzygoń lubowały się w ludzkiej krwi. Jednak zdarzało się, a to zgoła rzadziej, ale wciąż zdarzało, że całe ludzkie trzewia wyżerały, by głód zaspokoić. A jak owe potwory na świat przychodziły? Ano, takim to już od urodzenia się wiary nie dawało. Jeśli dziecku zbyt wcześnie zęby wychodziły, wtedy podejrzenie zachodziło, że coś może być na rzeczy. A jeśli zaś dorósł taki osobnik, a natura jego mocno zmienna była, podejrzewano, że może być strzygą. Czemu tak? Ano, bo gadało się, że potwór dwa serca posiada i dwie dusze. Jedno serce te ludzkie, a drugie zaś potworne. Póki te ludzkie człowiekiem kierowało, wszystko było w porządku. Trzymało te drugie w uśpieniu, by krzywdy komu nie wyrządziło. Jeśli zaś człowiek taki młodo umierał, ginęło tylko jedno z jego serc. A co najgorsze, że ginęło te ludzkie. Wtedy to nad ciałem władzę przejmował instynkt. Tak silny, że nie dało się z nim walczyć. Tu podania trochę się mijają ze sobą, bo jedne mówią o tym, że strzyga po przemianie atakowała wszystko, co jej się nawinęło, byleby posiłek mieć jaki. Inne zaś głoszą, że część świadomości ludzkiej pozostawała z potworem. I ten, za wyrządzone za życia ludzkiego krzywdy, tuż po przemianie, na pierwsze ofiary wybierał sobie rodzinę, by odpłacić im za to, co złe w życiu strzygonia się stało. Jeszcze inne podania głoszą, że pojawiała się w ludzkich siedzibach, by wieść złą przynieść. Widok ptaka takiego przedziwnego zwiastować miał albo jakąś katastrofę, albo co gorsza, śmierć. Tak czy owak, potwór to był okropny, bo stanąć na jego drodze, to śmierć pewnikiem nas dosięgnie. A jak strzygonia z tego świata odesłać? Tu postępowanie podobne jak przy wąpierzach trza zastosować. Odnaleźć legowisko, przebić serce kołkiem czy prętem, odciąć łeb, a ten między nogi ułożyć. Przeciąć ścięgna, by wędrować nie mógł. Ale najskuteczniejszym sposobem, jak i zapobieganiem przemianie, było spalenie ciała. Co w proch obrócone, na ziemię wrócić już nie może tak czy owak. W ramach ciekawostki dodam ci, że gdy na ziemię naszych przodków dotarło chrześcijaństwo i zaczęto próbować ponieść w zapomnienie wiarę naszych dziadów, zaczęto gadać, że strzyga rodzi się, gdy dziecka się nie ochrzci. Wtedy to ta druga demoniczna dusza nie może odejść i zostaje z dzieckiem aż do momentu, w którym nie pozwoli się jej uwolnić. Trafiłem też na podanie ze Śląska Cieszyńskiego, mówiącego o strzygoniu, które chciałbym wam teraz przeczytać. Z góry przepraszam wszystkich tych, którzy poczują się urażeni moją wymową. Jednak przekazać to wam w nieoryginalnej formie byłoby zbrodnią na podaniach. Dlatego też słuchajcie uważnie. A było to tak. Strzygunie to są takie docirene duchy. Są to mrzyki, kierzy już leży w grobie, albo małe dzieciątka, kierach jeszcze nie okrzcili. Mogli to też być młodzi ludzie, kierzy mrzyki za młodu i mieli po lewej stronie na plecach znak, kiery wyglądał jak nożyce. Jak to była nieboga, to się nazywała strzyga. Taki strzygun czy strzyga wylazywali z grobów o północy. Na kierchowie niechali dycki swoje śmiertelne koszule i czympali przy ceście. Jak kiery szedł nieskoro do chałupy tą cestą, to brali nożyce i strzygali na nim lunty. Baj szedł chłopiec z dziołchą z musyki, a naroz wyleciała strzyga albo strzygoń i postrzegali na dziołuszce lunty, tak, że w mig stoła przed chłopcem Gant Sago. Jak wyleciał strzygoń, to strzygł lunty na synku, a dziołcha musiała oczy zasłaniać. Jak kiery chciał, co by go strzyga albo strzygoń nie pocina, to musiał nosić w kapsie przytulnie. Jak ty podciepy dorabiały tak, że już nie szło się z nimi dać rady, to ktoś się musiał wybrać o północy na kierchów i wachować, aż powylazują z grobów i ściepią za siebie śmiertelne koszule. W tym czas ten odważny wyskakiwał, brał te koszule i zaraz ją zaniósł na wieżę kościoła. Potem strzyga albo strzygoń, jak poszli spadki i nie naszli koszul, to wlazywali pod dornik i już więcej ludziom nie szkodzili. A ty, kiedy następnym razem
Przysiądziesz przy ognisku, spójrz w ogień, poczuj powiew wiatru, usłysz ludowe pieśni i zastanów się, czy nie widziałeś jakiegoś dziwnego stworzenia latającego w twojej okolicy. Sława. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspierają mnie na Patronite czy Buy Coffee. Dzięki waszemu wsparciu mogę wciąż się rozwijać i publikować dla was wartościowe treści. Na Buy Coffee można dokonać jednorazowej wpłaty, jeśli ktoś nie lubi subskrypcji jak w przypadku Patronite. A te środki zostaną całkowicie zainwestowane w mini studio do nagrywania, w którym chciałbym poświęcić się całkowicie twórczości. Do tej pory udało zebrać się około 170 zł, a to już naprawdę coś. Mam nadzieję, że kiedyś dzięki wam będę mógł całkowicie poświęcić się nagrywaniu i zostanie to moim głównym źródłem utrzymania. Jednak wiem, że do tego potrzeba czasu. patronite.pl/artur.chrostowski, jak i buycoffee.to/artur.chrostowski. Niech bogowie zerkają na was łaskawie. Sława.